A we wrześniu czeka nas troszkę zmian, jeżeli chodzi o ustawę prawa o ruchu drogowym, jeżeli chodzi generalnie o przepisy ruchu drogowego. Przede wszystkim zmienia się kwestia punktów karnych, one będą i będzie więcej tych punktów i inaczej będziemy te punkty zbijać. I w mojej ocenie to jest rozwiązanie bardzo dobre, bo obecnie tak naprawdę te wszystkie szkolenia dla punktowców to było jedno wielkie nieporozumienie i tylko tak naprawdę organizatorzy takich szkoleń tak naprawdę zyskiwali kasę, a one nic nie wnosiły, więc miejmy nadzieję, że ten system, który zacznie od września funkcjonować, będzie dużo, dużo lepszy, ale przede wszystkim, że spowoduje to, że jednak faktycznie będziemy bezpiecznie jeździć, bo jeżeli będziemy mieli więcej punktów mogli zdobyć za dane wykroczenie, no to co za tym idzie, no nie będziemy dążyli do tego, aby te punkty mieć, no i aby ciężej było tak naprawdę tych punktów się pozbyć. To jest kwestia jedna. Sprawa druga, która nas czeka, to jest kwestia naklejek na szybie z numerem rejestracyjnym, które do niedawna były przecież obowiązkowe i to było takie super i za brak takowej mogliśmy dostać mandat. Teraz czytam, że za to, że taka naklejka będzie, też będziemy mogli dostać mandat, więc tutaj jeżeli o to chodzi, to jest to chore. Jest to chore podejście przede wszystkim służb, które takie mandaty chcą dawać. Tak więc tutaj myślę, że policja przede wszystkim powinna najpierw sobie dać mandat, a dopiero niech lepi mandaty za to, co... Niech lepi mandaty za to, za te naklejki, tak? Bo ja nie mam potrzeby tak naprawdę tej naklejki ściągać. Mnie ona absolutnie nie przeszkadza. Ale jeżeli będę na przykład zmuszony wymieniać szybę w samochodzie, no to już tej naklejki się wtedy pozbędę. Natomiast nie widzę sensu nad tym, aby siedzieć, drapać, bawić się w to, żeby to zerwać, żeby nie zostały żadne ślady po tym dziadostwie. Oczywiście sam fakt tego, że te naklejki znikną, jest jak najbardziej super, super, super zaje fajnym rozwiązaniem i z tego jak najbardziej bardzo, ale to bardzo się cieszę. No i sprawa trzecia, troszeczkę nam się zmieni sposób parkowania na chodnikach, jak to wszystko będzie wyglądało na tą chwilę. Nie będę Wam tutaj tego opowiadał, te przepisy są troszeczkę bardziej złożone. Tak więc myślę, że gdzieś tam koło tego 20 września, bo przepisy dotyczące właśnie tych, że zmian chyba jakoś wtedy będą wchodziły. Do tego czasu myślę, że się troszeczkę do szkole, a przede wszystkim, że też poczytam troszeczkę różnych interpretacji tych przepisów dotyczących parkowania, więc myślę, że wtedy więcej troszkę będę mógł w stanie powiedzieć. Na tą chwilę powiem tylko tyle, że tak, że są to na pewno przepisy idące w dobrą stronę, bo jestem zwolennikiem tego, żeby generalnie parkowania na chodniku docelowo zniknęły. Dopuszczenie parkowania na chodniku, ono powinno być marginalne. Dopuszczenie parkowania na chodniku, a nie tak jak jest to obecnie, że praktycznie na większości chodników możemy parkować. To powinny być sporadyczne przypadki, kiedy na chodniku powinniśmy parkować. Jeżeli wszystko to idzie w tą stronę, to ja to jak najbardziej popieram. No dobra, i to by było tyle, jeżeli chodzi o wrzesień, a za nami przecież są wakacje, które jeżeli chodzi o ruch drogowy, to troszkę nam przyniosły tematów. Taki chyba
dwa w zasadzie takie tematy bardzo gorące, może już teraz nie takie gorące, ale takie tematy, którymi w jakiś tam sposób w czasie wakacji żyliśmy, to przede wszystkim był strajk egzaminatorów i to był wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. I właśnie te dwa tematy chciałbym troszeczkę dzisiaj omówić i na nich troszkę się wypowiedzieć. Strajk egzaminatorów, moi drodzy. Strajk, który pewnie jeszcze będzie nam troszeczkę doskwierał, bo tak naprawdę ciągle nie mamy żadnego porozumienia. Ciągle nic nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. I powiem tak, osobiście popieram strajk egzaminatorów i popieram ten strajk chyba tak naprawdę we wszystkich postulatach. I w tych dotyczących wynagrodzeń, i w tych dotyczących zmiany systemu egzaminowania, o który to egzaminatorzy również chcą walczyć, bo jak chcecie dzisiaj, jak wiecie, dzisiaj egzamin to jest tak naprawdę na zasadzie tak lub nie. Są sytuacje, kiedy można je w jakiś sposób interpretować, natomiast jak wiemy, egzamin jest dość mocno rozpisany, że w takiej sytuacji egzaminator może przepuścić, a w takiej absolutnie przepuścić nie może. Egzaminatorzy chcą więcej pod tym względem swobody, aby bardziej móc oceniać osoby poprzez swoje właśnie doświadczenie i swoje umiejętności i poprzez obserwację tego, jak dana osoba w ruchu drogowym się zachowuje. I super, jeżeli w tą stronę pójdzie system egzaminowania w naszym kraju, będzie to rewelacja. Fajnie, gdyby przy tym również system szkolenia poszedł. I oczywiście popieram również postulat płacowy. Pamiętajmy, że obecne rozporządzenie, na podstawie którego egzaminatorzy otrzymają swoje wynagrodzenia, nawet jeśli są to wynagrodzenia duże, bo dla niektórych to mogą być naprawdę duże wynagrodzenia, bo jeżeli egzaminator miałby powiedzmy 3000, czy tam powiedzmy około 3000 podstawy plus około tyle samo w dodatku za prowadzenie egzaminów, no to może się wydawać, że fajnie, no kurczę, za praktycznie nic nie robienie, koło piątki mają, tak, piątkę, szóstkę, no jedna kategoria, no wydawać by się mogło, że to jest takie fajne, tak? Tylko że pamiętajmy, jeżeli egzaminator pójdzie na L4, no to już ta premia, to dodatkowe wynagrodzenie za egzaminy już mu się obniża, a sama L4 jest płacone z puli podstawy, więc no też miejmy to na względzie. Ilu z nas pójdzie do pracy za, nie wiem, za 2500 zł podstawy? Pewnie dzisiaj niewielu, bo piątkę dzieci sobie bachnie i tyle samo dostanie za nic. No, tak więc tutaj jak najbardziej też jestem na tak. Natomiast przy tym wszystkim zastanawia mnie jedno. Kiedy my jako grupa szkoleniowa, kiedy tak naprawdę my ruszymy z jakimkolwiek, nie wiem, strajkiem, już, choć może u nas ciężko by było strajkować, bo najczęściej wielu z nas jest w jakiś tam sposób przedsiębiorcami, ciężko by było sobie zatrzymać się nagle i powiedzieć, że nie będziemy uczyć, nie będziemy przyjmować ludzi do szkół, czy coś w ten deseń. Ale myślę, że trzeba, to też pokazuje, że my jako instruktorzy też potrzebujemy w jakiś sposób, nie wiem, związków zawodowych, jakiegoś stowarzyszenia, które walczyłoby w jakiś tam sposób o nasze interesy, że co jakiś czas warto by się było gdzieś pokazać, nie wiem, może właśnie jakiś protest, jakaś
idealna przepisowa jazda przez większe miasta i tak dalej, i tak dalej. I pokazać, że my też jesteśmy i my też chcielibyśmy w jakiś sposób, aby postulaty, które z tej grupy wychodzą, aby również były postulatami słyszanymi, a przecież wiemy, że z naszej grupy wychodzi dużo postulatów, jest wielu instruktorów, którzy pracują za naprawdę bardzo małe pieniądze. Normalnością w naszej branży są umowy śmieciowe, przez które to umowy śmieciowe i niewielkie wynagrodzenia przy tym, niewielkie podstawy. Wielu naprawdę świetnych instruktorów tak naprawdę dzisiaj już nie uczy. Bo takie były warunki. Przychodzą instruktorzy, którzy gdzieś tam często im się nie chce i tak dalej, i tak dalej. No bo jak zobaczy, jaką dostaje wypłatę, no to później mamy takie kwiatuszki, że każdy myśli, że instruktor to jest ten, który się tak naprawdę powozi przez 2 godziny z fajną dupą, za przeproszeniem, po mieście i to jest tak naprawdę wszystko, więc myślę, że tutaj to pokazuje, że też czas w jakiś sposób powalczyć o to, abyśmy jakieś mieli swoje stowarzyszenie, aby też w jakiś sposób zacząć walczyć o swoje interesy. I jeśli by taka sytuacja, to jeszcze jedna rzecz mnie tutaj bardzo ciekawi, jeśli tak by się stało, że powstałby takie stowarzyszenie instruktorów, nie wiem jak je tam nazwać, Związek Zawodowy Instruktorów Nauki Jazdy, ciekawy jestem, czy mielibyśmy poparcie, chcąc na przykład wywalczyć, strzelam, powiedzmy, rozporządzenie dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania instruktorów nauki jazdy, czy poparliby nas egzaminatorzy. W wakacje rozstrzygnięto również przetarg na zakup samochodów egzaminacyjnych dla WORD-ów w województwie śląskim. Tak, bo tym razem wszystkie WORD-y w naszym województwie razem przeprowadziły jeden przetarg na zakup pojazdów, aby na terenie całego województwa byście mogli się uczyć, czy też zdawać na jednym typie samochodów. I wobec czego zarówno w Katowicach, Częstochowie i w Bielsku-Białej po tym wakacyjnym przetargu będziecie zdawać na Toyocie. Nie powiem, że dalej będziecie zdawać na Toyocie, bo w Częstochowie dotychczas Toyotki nie było. W Bielsku chyba była Toyota i w Katowicach. Natomiast dla tych wszystkich, którzy są tutaj gdzieś ze Śląska, z Zagłębia, czyli z terenów, gdzie mamy ośrodki egzaminacyjne w WORD-u Katowice, różnica jest taka, że te nowe Toyoty, które wygrały przetarg, to będą auta pięciobiegowe. A więc teraz znowu wiele osób będzie szukało, w jaki sposób to wbija się ten wsteczny, który jest koło czwórki, a on będzie, moi drodzy, w tym miejscu, gdzie macie szósty bieg. Dość ciekawy przetarg, wakacje, odbył się w WORD-zie, przepraszam, chyba Lublin, a mianowicie WORD ten zakupił bodaj 18 pojazdów używanych i powiem szczerze, troszkę mnie ta kwestia zastanawia, dlaczego WORD-y idą w zakup pojazdów używanych, a z drugiej strony może to dobrze, skoro WORD-y tak bardzo mówią o tym, że mają problemy finansowe, to może właśnie w to trzeba iść i kupować pojazdy używane, a nie piękne nóweczki wychuchane za, tak jak w przypadku Toyoty, za jakieś 70 tysięcy za sztukę.
No, i tak, moi drodzy, doszliśmy sobie do równie gorącego tematu, ale tematu tragicznego, a więc wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Na pewno sprawa bardzo tragiczna. Przykro mi bardzo, że do tego doszło. W tym momencie składam kondolencje wszystkim, oczywiście rodzinom tych osób, które tam zginęły, i miejmy nadzieję, że więcej takich sytuacji na naszych drogach czy z udziałem naszych obywateli nie będzie. Ale, moi drodzy, powiem tak. Bardzo nie podobały mi się w internecie pewne wpisy, które bardzo szkalowały kierowcę. Kierowcę, owszem, leciwego. Bo okazało się, że autobusem tym kierował kierowca w wieku lat 72. I bardzo dużo w internecie widziałem komentarzy, czytałem tych komentarzy, słyszałem te komentarze, że kto to widział, żeby taki staruszek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, a dlaczego nie krytykujemy systemu, który pozwala na to, żeby osoba w wieku lat 72, zamiast sobie siedzieć przed telewizorem w kapciach, czy siedzieć sobie gdzieś na działeczce, że ten człowiek dalej musi pracować? Co to za system, który nawet jeżeli ten człowiek musi dalej pracować, to że on dalej jedzie w taką daleką drogę jako kierowca autokaru? Dlaczego w firmach przewozowych tego typu kierowca, jeżeli jest, chwała, bo to są często ludzie bardzo doświadczeni, fantastyczni kierowcy, którzy mają za sobą miliony kilometrów przejechane, prawdziwe miliony. Dlaczego oni nie są w inny sposób wykorzystywani w firmach? Nie jako kierowcy, jako dyspozytorzy, jako jacyś nauczyciele, jako mentorzy dla tych młodych, którzy przychodzą. Powiem wam tak, kilkanaście lat temu podobny wypadek autokarowy zdarzył się we Francji. To był jeszcze czas między 2005 a 2010 rokiem. Skąd to pamiętam? Stąd to pamiętam, że prezydentem naszego pięknego kraju wtedy był pan Lech Kaczyński. No i oczywiście wtedy każda taka tragedia wiązała się z tym, że mieliśmy żałobę narodową, więc wtedy również zginęli we Francji pielgrzymi. I mieliśmy wtedy żałobę narodową, kolejną zresztą w okresie pana Kaczyńskiego, jedną z wielu. No, i taki wypadek był. I tam doszło do tego, że gdzieś tam jadąc po górach, młody, niedoświadczony, dwudziestokilkuletni kierowca bardzo mocno naciskał na pedał hamulca. Przez co tak naprawdę spalił hamulce, no i doszło do tego, że w pewnym momencie ten autobus te hamulce stracił, przez co wpadli oni w przepaść, no i tak to się stało. I wtedy było wielkie oburzenie, bo kto to widział, żeby taki młody kierowca prowadził autobus? Więc takie moje pytanie mi się zaraz, bo mi się ta sytuacja zaraz przypomniała, jak czytałem te wszystkie komentarze, co to znaczy, że to kto to widział, że to taki stary dziadek prowadził. Zaraz mi się przypomniał właśnie tamten wypadek i ten młody kierowca. Młody wiekiem oczywiście. To jaki jest kierowca idealny? W jakim on powinien być wieku? Nie stać nas na to, żeby przechodzić na emeryturę w wieku lat 40. Więc na pewno gdzieś do 60 ci kierowcy będą pracować. Za chwilę będą pracować do 65.
o dotychczas kierowcy chyba w komunikacji miejskiej mieli jako warunki szkodliwe, więc są kierowcy, którzy się łapią, że w wieku lat 60 na emerytury odchodzą. Tak więc tych kierowców starych, w cudzysłowie oczywiście, będzie coraz więcej. Do tego się przyzwyczajajmy. Jeżeli coś chcemy krytykować, to krytykujmy, moi drodzy, system. System, którego nie ma. Bo co te dwa wypadki tak naprawdę łączy? Ten we Francji i ten w Chorwacji. Łączy to, że przede wszystkim zginęły osoby, które nie były zapięte w pasach bezpieczeństwa. Gdyby tutaj w Chorwacji wszyscy byli zapięci w pasy bezpieczeństwa, pewnie skończyłoby się na tym, że jeżeli byłyby jakiekolwiek ofiary, to byłyby to ofiary na tych pierwszych rzędach. Czyli pewnie zginąłby kierowca, być może drugi kierowca, który pewnie gdzieś był z przodu, może osoby siedzące na pierwszym rzędzie siedem. Czyli tych ofiar mielibyśmy może 6, może 7. Cały czas za dużo o te 7. Ale o kilka ofiar mniej niż faktycznie było. Wystarczyło, żeby oni naprawdę mieli pasy bezpieczeństwa. I mówiąc o systemie, czy od tamtego czasu coś się w tej naszej mentalności przez te naście lat zmieniło? Zauważcie, dwa wypadki autokarowe na przełomie kilkunastu lat. Za każdym razem przyczyna to jest to, że ludzie byli niezapięci w pasach, dlatego zginęli.